Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Dziś przypowieść o tym, jak inni ludzie mogą wpłynąć na Twoje życie. Przypowieść również o tym, jak być dobrym nauczycielem. Pewnego razu w parku siedział na ławce staruszek i podszedł do niego pewien człowiek i mówi: pamięta mnie pan? Byłem pana uczniem. No, staruszek nie za bardzo pamiętał. Mówi: no a kim teraz jesteś? Teraz jestem nauczycielem, tak jak pan był kiedyś. I to dzięki panu nim zostałem. Staruszek się zdziwił i mówi: no, ale opowiedz, jak to było. No, pewnego razu do szkoły kolega przyniósł piękny zegarek i ja postanowiłem go ukraść. Wyjąłem go z kieszeni i schowałem w swojej kieszeni. I kiedy pan się zorientował, pan dowiedział się, że zegarek został skradziony, zakluczył drzwi, każdemu kazał stanąć na środku, w kole i zaczął przeszukiwać kieszenie wszystkich. Powiedział pan jedną rzecz, że wszyscy mamy zamknąć oczy. No i rzeczywiście, kiedy doszedł pan do mnie, wyciągnął pan z kieszeni skradziony zegarek, ale mimo to szukał pan dalej. Obszedł wszystkich uczniów, przeszukując zegarka. Na końcu położył pan zegarek na środku sali i powiedział: otwórzcie oczy. Zegarek się odnalazł. I ja wtedy zrozumiałem, że gdyby mnie pan potępił, gdyby mnie pan w jakiś sposób znegował, wskazał, że jestem złodziejem, byłby skończony. A w tym momencie zrozumiałem, jakim pan jest wspaniałym człowiekiem i uratował mi pan życie i dał mi pan szansę. I nigdy już później nikomu nic nie porwałem. Mało tego, postanowiłem być nauczycielem. Nauczyciel zastanowił się przez chwilę i powiedział: pamiętam tą sytuację, ale nie wiedziałem, że to ty, ponieważ ja też miałem zamknięte oczy. Piękna historia. Z nią was zostawiam. Miłego dnia.